Czy faktycznie ten świat, pani w nim jest od dawna? W świecie mody, wielkiej mody, w świecie show-biznesu, ludzi bogatych, biznesu, tak. sławnych, znanych? Po przeczytaniu tej książki, no, można się nieco przerazić. Więc mam pytanie, czy, czy również pani miała takie doświadczenia i czy faktycznie ten świat, Potrafi być tak okrutny. Tak, ja sama doświadczyłam, nie ukrywam, że ja sama doświadczyłam e, szczęśliwie poza granicami Polski, także tutaj, żeby wszyscy <gryw> w Polsce byli spokojni. Doświadczyłam e, różnych propozycji. E, zdarzyło mi się być tak zszokowaną, że, że no, naprawdę. Trudno jest powiedzieć, żebym ja za nie mówiła. Ja za nie mówiłam po propozycji, która została mi złożona. Ona się akurat wiązała ze światem arabskim. Ja nie jeździłam na pokazy mody do Dubaju, tylko byłam wtedy zawodowo i um, e, rozmawialiśmy o, o pojawieniu się moich kolekcji w nowo otwieranym wówczas centrum handlowym e, Saks Fifth Avenue, e, które było otwierane w Dubaju. E, dostałam bardzo poważną propozycję. Byłam e, zaskoczona i rozczarowana, bo dostałam miał z ust Polki, mojej koleżanki, która tak naprawdę ten biznes spinała. Ja byłam wtedy ładna jak z bajki, ponieważ miałam 38 czy 39 lat byłam młodą dziewczyną e, atrakcyjną, zjawiskową a dodatkowo miałam za sobą historię e, z jednym z najbardziej znanych e, ludzi na świecie, o której pisała La Repubblica, Il Messaggero, La Stampa. No właśnie, były zdjęcia, trzeba trochę pogrzebać. Nie no, bardzo poproszę teraz, musi nam pani wyjaśnić. Powiem, 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 oczywiście, że powiem, bo to nie jest żadną tajemnicą. Natomiast tak się zdarzyło, że dostałam od mera medal za zasługi dla wiecznego miasta. I dostając ten medal, przy okazji dostałam propozycję. Rok 2005, prawda? Tak, dostałam propozycję, kiedy to Sylwio Berlusconi poprosił mnie o swój numer telefonu. Ja mu dałam kosza, to się odbiło oczywiście ogromnym echem. Gazety to opisywały. Mam te gazety do dzisiaj na głównej stronie politycznej, La Republika, moje zdjęcie, zdjęcie Sylwia Berlusconiego, Sylwia jego ówczesnej żony, że jestem podobna do niej w młodości, że, że wiem już dla kogo on zrobił operacje plastyczne, bo to był ten czas i przeszczepił włosy, no ale że właśnie Brawo Polska, <laughs> bellissima striska La Polaka powiedziała: Nie, nie dam ci numeru telefonu, bo jesteś człowiekiem żonatym. Na co on zapytał, no dobrze, ale ja się Zwiodę to do ciebie zadzwonię, na co ja mu odpowiedziałam, jeżeli się rozwiedziesz, to jesteś wpływowym człowiekiem i, i znajdziesz ten mój numer telefonu. A ponieważ to się wszystko odbywało um, w tym pałacu Fiji, mm -hmm. po tej części oficjalnej, no to dziennikarka, która była tego świadkiem, było tam stu dziennikarzy i mm -hmm. nas ośmiu twórców, którzy to dostaliśmy, no dokładnie to spisała. I jakby e, ta historia też się przyczyniła do tego, że myślę, że ktoś pokazał to, e, ktoś to e, opowiedział. Dzisiaj uważam, że ta moja znajoma, ta moja koleżanka mm -hmm. zajmowała się Wówczas koleżanka, bo żeśmy ten kontakt w pewnym momencie, ja zerwałam tego typu historiami, ponieważ na moje nie, na moją bardzo poważną taką dla mnie propozycję, bo zaproponowano mi wtedy uwaga za tydzień 200 tysięcy dolarów, gdzie i to nie było mowy o jakimś seksie w ogóle, mhm. tak? Ja miałam gdzieś tam, nie wiem, być, towarzyszyć, nawet nie wnikałam w to, bo, bo byłam obrażona tą propozycją. Mhm. Co jeszcze raz, bo ja to w mojej książce podkreślam, mm. ja nie mam nic przeciwko tym dziewczynom, które się godzą na te propozycje. Absolutnie w ogóle. Jest to wolna wola każdej z nas, każdego z nas. Ja wtedy powiedziałam ja wtedy powiedziałam oczywiście nie. Takie propozycje potem się jeszcze w takiej czy innej konfiguracji pojawiały i pamiętam, że byłam namawiana poprzez nazwiska mhm. wielkie gwiazdy międzynarodowe, akurat ze świata mody, wtedy takie bardzo pożądane, i że one regularnie przyjeżdżają i że to są w ogóle fantastyczne pieniądze do zarobienia.